Jak ktoś narzeka na młodzież, to niech wybierze się do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stefana Żeromskiego, gdzie uczniowie podejmują szereg ciekawych akcji. Tym razem młodzi ludzie ratowali życie przyszłym potrzebującym. Dyrektor szkoły Stanisław Dzwonik jest dumny z postawy swoich uczniów. Od kilku lat dwukrotnie w ciągu roku, bo wczesną wiosną i jesienią organizujemy akcję poboru krwi i zawsze kilka litrów krwi z naszej szkoły płynie do banku, do Katowic. To jest bardzo ważna i tak. Im coś obiecuje tym uczniom? To znaczy poza dziękuję, uśmiechem, to wszystko. Krew swoją oddali m.in. Julia i Piotr. Szczerze mówiąc, no słyszałam o tym wiele razy i chciałam po prostu pomóc. A jaką pani ma grupę krwi, wie? Nie mam pojęcia. No mam taką rzadką grupę krwi 0RH- i myślę, że to jest fajna inicjatywa, że można komuś pomóc. Tak, to jest bardzo budujące, bo no, właściwie cała nasza pomoc jest skierowana do osób młodych. Zaczynamy te nasze akcje od szkół, od osób, które ukończyły 18 rok życia. Jest bardzo dużo zainteresowań i to jest naprawdę bardzo cenne, że młodzi ludzie no, mają takie poczucie wspólnoty i takiego dzielenia się i ratowania życia drugiemu człowiekowi. Stacja od wielu lat kieruje się przysłowiem: nie chciała góra przyjść do Mahometa, to Mahomet przyszedł do góry. Tak, my skracamy tą drogę między nami a dawcą, dlatego te nasze akcje wyjazdowe, czy do szkół, czy w inne miejsca, żeby po prostu zbliżyć się do dawców i wiadomo, każdy też ceni swój własny czas. Taka akcja na pewno powoduje, że osoby, które chcą oddać krew, tego czasu mniej muszą poświęcić na to oddanie krwi.